od razu zachwycił publiczność. To pamiętam, byłem wtedy na festiwalu w Gdyni, na premierowym pokazie. Od razu wszyscy mówili, że to jest w ogóle najważniejszy film dekady, oczywisty zwycięzca tego festiwalu, co się potwierdziło, wart wszystkich możliwych nagród. Nawet oczekiwaliśmy wtedy, że on zrobi tak zwaną karierę zagraniczną, że zwróci uwagę międzynarodowej widowni. Tego trochę tak było w latach 90., prawda? No w ogóle lata mijają i to polskie kino nie poza wyjątkami, które, mówiąc językiem przedwojennych producentów, można policzyć na jednym palcu jednej ręki, poza wyjątkami, nie osiągają międzynarodowej kariery. Duch był takim filmem, o którym myśleliśmy, że osiągnie, no nie udało się to. Już prędzej mój Nikifor zaistniał w świecie. Może on nie wydał się tak szczególny, ciekawy, na międzynarodowym tle zbiegał się z innymi filmami. U nas był pierwszym takim filmem, jakoś jedynym. W takich trzech punktach bym o nim opowiedział, o jego specyfice polskiej, o takiej jego niezastępowalności na tle polskiego kina lat 90. To było 10 lat wtedy po przemianie ustrojowej i czekało się na taki film, który uchwyci istotę przemian. Było naturalne, że początkowo po 89 roku ważne filmy polskie będą wypełniać luki, wymazywać te, trudno to znaleźć dobry przymiotnik, no co się robi, wywabiać białe plamy dotyczące historii najnowszej. Musiały powstać takie filmy jak Śmierć jak kromka chleba, Kurca i tak dalej, czy o PRL-u jak film Marczewskiego Ucieczka z kina Wolność. Natomiast może mało było filmów usiłujących zmierzyć się z istotą przemian ustrojowych, z tym czymś nowym, co się stało. I właśnie w dziesięciolecie ten film wydawał się takim pierwszym, który uchwycił istotę rzeczy, tego, co się stało. Najpoważniejsze zagrożenia, lęki, strachy. Można było na jego przykładzie myśleć o tym, co jest dobre, tym, co się stało, co jest złe, co trzeba poprawić. A równocześnie on jest bardzo ciekawy dla mówienia o takim związku z rzeczywistością. To jest może najciekawszy przykład polskiego filmu, chyba w ogóle z ostatnich 20 lat, który zaistniał w rzeczywistości, bo przecież on opowiada o rzeczywistych zdarzeniach. To już Państwo może nie pamiętacie, ale ja ciągle pamiętam tę okładkę Gazety Wyborczej z marca 1994 roku, z tym na pierwszej stronie, z tą opowieścią o znalezionych zwłokach w Wiśle, koło Góry Kalwarii, przez jakąś kobietę, która znalazła zwłoki z odciętymi głowami. Nawet tam wtedy opowiadano, że widziano, że ktoś tam, że oni tam, ci przestępcy, wynikło to jakby z oględzin policyjnych na miejscu, bawili się tymi głowami. Było podejrzenie, że odciętymi. Było podejrzenie, że to mafia rosyjska, porachunki mafijne. Tymczasem potem się okazało, że przestępcy, mordercy, którzy zgłosili się sami na policję, rzeczywiście to są normalni młodzi ludzie, młodzi biznesmeni z tak zwanych inteligenckich, dobrych domów z Warszawy, obaj. I Krzysztof Krause z Jerzym Morawskim, który szukał takiego tematu. On był wtedy w 3 lata, taki był w gazie, ale nie do końca. Po powrocie z zagranicy, w latach 80. jeszcze, właściwie takim pierwszym bliskim spełnieniem jego filmem był film Gry uliczne. Znana historia nawiązująca do zamordowania Stanisława Pyjasa jeszcze w latach 70. Ale tak nie do końca był zadowolony z formy tego filmu. Nie przystawała ona do opowiadanej historii. On szukał takiej
takiego tematu filmu społecznego, filmu, który by coś interweniował w rzeczywistość właśnie. I oni właśnie z Morawskim, z tym dziennikarzem, byli pierwszymi dziennikarzami, którzy przyjechali do, chyba do Białołęki, do więzienia, gdzie ci dwaj młodzi ludzie dobiegający trzydziestki, dwudziestoparolatkowie, czekali na wyrok, który był zaskakująco wysoki. Oni dostali obaj po 25 lat i więzienia. I gdyby, a przecież no jednak mordowali w obronie własnej, mordowali swoich dwóch dręczycieli, Grzegorza Gmitrzaka i jego ochroniarza, z którymi mieli interesy biznesowe. Sikora znał tego Gmitrzaka, on zaproponował pomoc w poręczeniu kredytowym. Oni no, zaczęli takie typowe dla tych lat, przerwali studia, zaczęli karierę w biznesie, zachłysnąwszy się trochę nowymi możliwościami, spróbowawszy, poczuwszy smak ryzyka i tak dalej. I film opowiada to wszystko dość wiernie. Gdyby nie ten film, gdyby nie tych 20 parę godzin nagrań, które w ciągu miesiąca zarejestrowali, przyszli scenarzyści, bo oni poczuli, że to jest materiał na film, to jest to, na czym zależało Krausemu. On był inicjatorem tych spotkań. Gdyby nie ten film, to oni by dalej odsiadywali ten wyrok. Po prostu to jest pierwsze, do czego zmierzam, że ten film wywołał zainteresowanie ich historią. Oni właściwie, ta prototypowa opowieść o Arturze Brylińskim, nie o Adamie, granym przez Roberta Gonerę, i o Sławomirze Sikorze, nie o Jacku Pocuchu, grającym, Sikorze, nie o Stefanie, granym przez Jacka Pocucha, dziś skądinąd znanym reżyserze filmowym, że stała się jakby równorzędnym tekstem kultury. Na stronach internetowych tysiące internautów podpisywało list intencyjny w ich obronie. No i najpierw to przyniosło skutek, właśnie po długu. Jeszcze w 2000 roku pod koniec, nie 2005, pod koniec swojej prezydentury, już drugiej kadencji, prezydent Kwaśniewski podpisał ułaskawienie dla Sikory, a potem prezydent Lech Kaczyński ułaskawienie dla Brylińskiego. I teraz w końcu pytanie, dlaczego się stało tak, że ta historia została tak zwrócona na nią uwagę, że ona została potraktowana jako typowa dla Polski lat 90. Kilka powodów na pewno się na to złożyło. No tutaj Krause na pewno kierował się intuicją, wyczuł, że to jest dobra historia, która ma właśnie te cechy typowej, charakterystycznej, egzemplarycznej dla nowych czasów. Dzisiaj to widać w pierwszych opracowaniach historyków o III Rzeczpospolitej. I można w nich przeczytać, na przykład Andrzej Kwalba w takiej książce świetnie o III Rzeczpospolitej, że podstawowy lęk społeczny tego pierwszego dziesięciolecia, właściwie nieuzasadniony przez przebieg wypadków ówczesnych, to był lęk przed przestępczością, przed zbrodniami, które przed atakami, które mogą nam się przytrafić. Tych przestępstw wcale nie było tak drastycznie więcej, tylko informacje przestały być cenzurowane. Wszystko podawano do opinii publicznej i ludzie nagle zaczęli się bać. Ten film dobrze zdał sprawę z tego lęku. Tutaj druga połowa filmu, zobaczycie Państwo, my boimy się. Najpierw reżyser skłonił nas do tego, żeby identyfikować się z bohaterami, potem my boimy się ich strachem. Właściwie to nie jest lęk. Lęk jest nieokreślony.
wojaczek odczuwa lęk, bohater filmu Majewskiego. Oni się boją, to jest strach. Strach przed najpierw możliwym krachem. Biznesmen, który wszystko lokuje, wszystkie swoje pieniądze, ryzykuje. Więc strach, że się nie uda. A potem strach przed tym dręczycielem. I to są te dwa strachy nowej epoki, które te filmy dobrze, ten film dobrze ilustruje, dobrze zdaje z nich sprawę. Po drugie, to jest kwestia tak zwanego darwinizmu społecznego, którego ten film dotyka i do refleksji, nad którym skłania. No bo to jest coś nowego, co się stało w Polsce po 1989 roku. Nagle wcześniej było wszystko zrównane, w takim bezruchu było przynajmniej poczucie społecznego bezpieczeństwa. Tu to coś nowe, to jest takie dochodzenie do przekonania, że słabsi odpadają, to jest normalne, nie wszyscy sobie muszą poradzić, nie wszyscy mogą poradzić, słabsi muszą sobie jakoś radzić, nie jest to nasza sprawa, co oczywiście jest źle tak myśleć. I ten film skłania do tego, do takiego pytania, czy to jest dobrze tak myśleć, czy wolno tak myśleć, czy bohaterowie dając się skłonić, przekonać do takiego sposobu myślenia, nie są jego ofiarami także. Były i takie odczytania tego filmu. Pamiętam taki świetny esej w dialogu Małgorzaty Szpakowskiej pod takim dobrym tytułem. Gangster może zdarzyć się zawsze. Pod tytułem Gangster może zdarzyć się zawsze. On ten film zirytował i się wydało, że jak gdyby reżyser tak bardzo, autorzy w ogóle tak bardzo skłaniając nas do identyfikowania się z tymi bohaterami w gruncie rzeczy przyjmują taki sposób myślenia. Myślę, że nie, że to jest, że to jest kwestia do dyskusji wreszcie. No, co też można wysnuć z refleksji socjologów, filozofów, z prac Zygmunta Baumana na przykład, u którego wyczytałem takie pojęcie o jednej z cech późnej nowoczesności, że to jest epoka bez zobowiązań, postdeontyczna, bez zobowiązań. Tu jest coś takiego, że tu znajdujemy się wraz z tymi bohaterami w świecie bez zobowiązań, jak gdyby wszystkich to dotyczyło. Policji, która nie udziela schronienia tym bohaterom, instytucjom społecznym, które też im nie pomagają, przez to oni są osamotnieni. Oni są w pewnym sensie osamotnieni w tej swojej sytuacji i działają jak napastnicy w pewnym momencie, przeobrażają się z ofiar w napastników. To jest właśnie taki film o nowej sytuacji ludzi, którzy są pozostawieni samym sobie. To jest kilka cech, które sprawiają, że to jest pierwszy taki film, który dotknął jakby istoty rzeczy i przez to tak zwrócił na siebie uwagę.